Słuchajcie, van life to jest najpiękniejsze doświadczenie, jakie miałam w moim życiu. I mówię tutaj porównując do podróży z plecakami po Filipinach, Tajlandiach, Wietnamach, mieszkaniu w Pekinie i tak dalej. Van life to jest niesamowita wolność, niesamowita przygoda. I nawet jeśli miałabyś spróbować na dzień, na dwa, na trzy, warto jest spróbować, żeby móc powiedzieć, to jest dla mnie albo to nie jest dla mnie, ale jak masz taką możliwość, próbuj. Cześć, jesteśmy Justyna i Krystian. Z The Slow Lifers. To jest nasz dom na kółkach. Volkswagen Crafter, ale więcej usłyszycie później. A teraz zapraszamy Was na taką wirtualną kawkę. To jest nasz samochód Volkswagen Crafter z 2013 roku. Miał przejechane 165 tysięcy, jak go kupiliśmy. I przewoził poduszki. Także był naprawdę bardzo zadbany i był bardzo zadbany też z zewnątrz, bo był obklejony. Silnik ma dwulitrowy, 163 konie mechaniczne. Daje radę. Na dachu mamy konstrukcję, którą sobie sami zrobiliśmy. I są trzy płyty solarowe po 130 W i z tyłu mamy jeszcze taras, na którym sobie siadamy wieczorami. I taras jest wmontowany pomiędzy naszym wentylatorem i oknem i jest wystarczający dla dwóch osób i naprawdę jest super. Nasz samochód miał być incognito. I tak też wygląda. Wygląda jak zwykły bus. Nie mamy za dużo dodatków na zewnątrz. Nie mamy co pokazywać na zewnątrz poza dachem. I może ten mały dodatek, który tutaj założyliśmy, to ze względów bezpieczeństwa dołożyliśmy zamek zewnętrzny. To jest jedyny nasz zamek tutaj. Reszta zamków jest zamontowana w środku. Także cała magia mieści się w środku. Na zewnątrz prawie, że nic nie widać. Tych okien nie było, te okna wprawialiśmy sami. Ja je wycinałem, ale już dałem szyby do wprawienia, bo widziałem na różnych filmach, że te szyby po prostu pękają ludziom i chciałem tego uniknąć. I tutaj przechodzimy do naszego garażu. Pierwsze co widzimy, to jest tutaj ścianka. Zależało nam na tym, żeby to wszystko zasłonić, że jak będziemy otwierać te drzwi, to żeby tego całego kramu nie było widać w środku. A w środku mieszczą się nasze techniczne rzeczy. Zbiornik na wodę, Webasto. Tam z tyłu mieści się jeszcze mały boiler, truma TT2 i całe oprzyrządowanie do wody, czyli pompka, zbiornik wyrównawczy i tutaj redukujemy jeszcze ciśnienie wody, która przechodzi do naszego boilera, który nie wytrzymuje takiego ciśnienia, jakie robi ta pompa. Tą pompę sobie zamontowaliśmy, ale naprawdę jej nie polecam, bo jest strasznie głośna. Potem dopiero jak już zamontowałem, zauważyłem, że jest głośna i ludzie zaczęli do mnie pisać, ej, a nie jest za głośno, bo słyszeliśmy, że jest głośniej. Faktycznie daje mocno po uszach. Tutaj mamy mały schowek na nasz stolik, matę do jogi i kask dla naszej córki. Tu mamy wlew do wody. Do naszego zbiornika. Zbiornik ma 150 litrów na świeżą wodę. Mamy jeszcze zbiornik na szarą wodę pod samochodem, który ma 40 parę litrów, który jest dość mały. Z tym jeszcze walczymy, ale tak już zostanie, bo nie mamy miejsca za dużo pod spodem. Mamy miejsce na naszego padla, nasze krzesła, wszystko co potrzebujemy. A po prawej stronie mieści się cała elektryka. Mamy dwa żelowe akumulatory w tej chwili po 115 Ah. Przetwornica firmy Volt Polska. Pierwsza lepsza, którą znalazłem, którą ktoś mi polecił i w sumie działa. Czytałem potem różne opinie o tym. U nas się sprawdza naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie drzwi i wszystkie szuflady mamy domykane na takie zamknięcia kulkowe, które są używane do mebli tak naprawdę i można je sobie regulować, także przy szufladach, które na zakrętach się otwierają, to sobie dociskamy to trochę i naprawdę sprawdzają się bardzo dobrze. Tutaj na drzwi założyłem podwójnie. Tutaj z tyłu chcieliśmy też móc zamknąć te drzwi od środka, bo te zamki w blaszakach są bardzo kiepskie i z tyłu i boczne. Z boku mamy to zamykanie od zewnątrz, tutaj mamy od środka takie. Takie mamy zamknięcie, które wchodzi tutaj w podłogę. To sobie sam przygotowałem, tam jest wkręcone, czyli stabilne to wszystko. I na górze mamy drugie zamknięcie. Może nie jest najpiękniejsze, ale działa. Nie decydowaliśmy się na to, żeby montować drabinkę do wyjścia na nasz taras na dachu z zewnątrz, bo po prostu nie chcieliśmy, żeby ktoś wpadał na taki pomysł, jak stoimy gdzieś na dziko i czy na jakimś parkingu i śpimy tutaj w środku i nagle ktoś by wyskoczył nam na dach i zaglądał przez okno, które zazwyczaj jest otwarte. W związku z tym mamy takie rozwiązanie. Zamówiliśmy na Amazonie drewnianą drabinkę na sznurkach i w ten sposób możemy sobie tutaj na górę wychodzić, skąd zdarzało nam się z Sardynii
podziwiać zachody słońca, jak nasza córeczka spała. Bo jednak mamy 3-letnią córeczkę, ona idzie spać o dość wczesnej porze i my chcieliśmy też móc korzystać jeszcze na przykład właśnie z zachodów słońca i stojąc na dziko w danym miejscu możemy sobie tu po prostu wyjść i siedzieć na górze. To na początku opowiemy Wam troszkę o nas i naszej historii, a żeby to zacząć, musimy sięgnąć troszeczkę dalej wstecz. Ja urodziłam się w Żywcu, tutaj w okolicach, gdzie teraz Kasia i Łukasz robią wana, dlatego też tak łatwo nam się było spotkać tutaj na tej górce. I powiem Wam, że ja wyjechałam do Wiednia w wieku 18 lat kończyć tam studia. Ja studiowałam język chiński i tam właśnie poznałam Krystiana, który też tam wyjechał na studia. Pomimo, że jesteśmy z Polski oboje, poznaliśmy się w Wiedniu i skończyliśmy tam studia. Ja w wieku 21 lat zachorowałam na raka, trochę tak niespodziewanie, bo poszłam na błahą operację do szpitala, a okazało się, że tam jest tumor. I to był taki punkt zwrotny w moim życiu, gdzie zdałam sobie sprawę zupełnie niespodziewanie, że życie jest bardzo krótkie, może się stać bardzo nieoczekiwalne, że mogą się bardzo nieoczekiwane rzeczy zdarzyć z dnia na dzień. I był to dla mnie taka chwila, że muszę zastanowić się, jakie są priorytety w moim życiu, jakie są wartości i według czego ja chcę żyć, żebym czuła się spełniona i żebym cieszyła się każdym dniem, a nie z nadzieją, że kiedyś ten dzień w przyszłości będzie tym dniem, kiedy będę szczęśliwa. Nie, ja chcę być szczęśliwa tu i teraz. I to był taki moment, ta choroba, który skłonił mnie do refleksji i do zmiany mojego stylu życia na trochę zdrowszy. Teraz może z mojej strony trochę. Ja jestem z Krosna i tak jak Justyna powiedziała, spotkaliśmy się w Wiedniu. Też w wieku 18 lat wyjechałem na studia do Wiednia i teraz minęło już następne 18 lat, jak tam jestem. I ja zawsze tak dążyłem do tego stanowiska, żeby zarabiać dużo pieniędzy na fajnym stanowisku. No i skończyłem tak, że prowadziłem małą grupę, 10-osobową grupę ludzi w firmie IT i pracowałem non-stop. To już był efekt końcowy. Do tego doszedłem i w międzyczasie urodziła się też nasza córka i wyglądało to tak, że nie widziałem się w ogóle z tą córką. Anabela wychowywała się w przedszkolu i z mamą, a ja byłem w pracy od rana do godziny 19-20 czasami. To był ten punkt, kiedy się poczułem wypalony tym wszystkim. Wtedy zacząłem szukać zdrowszego trybu życia, po prostu życia, a nie pracy. Też mieliśmy coś takiego, że wymarzyliśmy sobie pewien styl życia, że chcieliśmy móc jeździć na wakacje, chcieliśmy móc mieszkać w pięknej kamienicy w dzielnicy i słuchajcie, doszliśmy do tego. W pewnym momencie tak się właśnie stało, że byliśmy w tej pięknej kamienicy, mieliśmy wszystko, jeździliśmy dwa razy w roku na tam, gdzie chcieliśmy na wakacje i poczuliśmy, że jesteśmy więźniami w swojej własnej klatce, którą sobie wybudowaliśmy. Wiecie co? Tą kamienicę to ja widziałem tylko wieczorami i całkiem rano, także za dnia i prawie w ogóle nie widziałem. I zdaliśmy sobie sprawę właśnie, że to, co kiedyś myśleliśmy, że uczyni nas szczęśliwymi, okazało się tym, czego dokładnie nie chcieliśmy od życia. I to był ten taki punkt zwrotny, kiedy powiedzieliśmy, znajomi się nas zawsze pytali, dlaczego nie kupujemy mieszkania. Dlaczego nie kupujemy mieszkania w Wiedniu, dlaczego nie budujemy domu w Polsce? My po prostu tego nie czuliśmy. Jak pojawił się w naszej głowie pomysł tego, żeby wybudować vana i zrobić dom na kółkach, bo będziemy mogli podróżować, wiedzieliśmy oboje, że to jest to i byliśmy gotowi na tą przeprawę, którą ostatecznie była budowa vana samodzielna. I cieszę się, że mieliśmy odpowiedziane to pytanie, dlaczego to robimy, bo też to nas trochę pchało do przodu, do tego, żebyśmy mogli realizować te nasze marzenia. I teraz po pierwszej wyprawie na Sardynię, bo to była nasza pierwsza taka dłuższa wyprawa, 5 tygodni, 41 dni na wyspie spędziliśmy. Oboje w środku, myślę, czujemy, że było bardzo warto i było to dokładnie, a nawet lepiej niż sobie wyobrażaliśmy. No to co, zapraszam Was w nasze skromne progi. Tutaj jest wejście do naszej kasy i tak. W szoferce nie zmienialiśmy za dużo, poza tym, że usunęliśmy ścianę grodziową. Chcieliśmy, żeby przez przednie szyby wpadało nam trochę światła. Tak jak Krystian Wam wspominał, ten van był trochę, jest taki trochę incognito. Poza tym nie robiliśmy nic większego w szoferce. Co byśmy chcieli tutaj jeszcze dodać, to jest półka, żebyśmy mogli jakieś rzeczy sobie tu schować nad kierowcą, bo jednak ta przestrzeń jest bardzo duża, ale poza tym została nietknięta. Tutaj przy samym wejściu jest nasza butla. Tutaj mamy takie motylki, żebyśmy mogli sobie spokojnie je otwierać i właśnie tą butlę do tankowania wyciągać. Mamy butlę GasBank, którą możemy zatankować na każdej jednej stacji. Jak już tutaj jeszcze jesteśmy, to tutaj mamy
rzecz, którą polecalibyśmy w każdym jednym wanie, to jest prysznic zewnętrzny, a to z tej racji, że byliśmy teraz przez 41 dni na Sardynii i praktycznie tylko tego prysznica używaliśmy, bo było bardzo ciepło na zewnątrz i po przyjściu z plaży opłukać się ze słonej wody czy opłukać stopy z piasku, a uwierzcie mi, ilość piasku, którą jest się w stanie wnieść do wana i do łóżka, to jest po prostu nie do opisania, ale mając taki prysznic zewnętrzny można fajnie właśnie sobie spłukać stopy czy siebie ze słonej wody. Tutaj dalej jest nasza kuchnia. Zawsze nam się marzyło, dlatego też ją zrobiliśmy w tym miejscu, bo ja lubię gotować, bardzo lubię gotować i chciałam móc przy otwartych drzwiach sobie gotować. Poza tym miałam taką cichą nadzieję, że te zapachy, wiecie, będą wychodzić z wana. Prawda jest taka, że jak gotujemy, często musimy drzwi przymknąć, bo niestety wieje tutaj wiatr, ale mimo wszystko mogę sobie gotować z widokiem, a planujemy jeszcze w tych drzwiach tutaj zrobić okno i ono mamy nadzieję, że będzie wywiewało nam te zapachy, ale jak jest mało wiecznie, to sobie z pięknym widokiem tutaj mogę, słuchajcie, gotować. Tutaj mamy kuchenkę Amiki z dwoma palnikami, to jest kuchenka na gaz, butle, tak jak wam wspominałam, mamy na dole. Tutaj, jak już jesteśmy przy samym wejściu, mamy półkę, którą to jest półka ze sklejki, konstrukcja, fronty robiliśmy z listewek drewnianych, a wypełnienie, żeby zaoszczędzić trochę na wadze, bo jak widzieliście, mamy tego długiego craftera, wypełniliśmy zwykłą kanwą hafciarską, a to dlatego, że początkowo chcieliśmy zrobić ratan, ale zobaczyliśmy ceny ratanu i wiedzieliśmy, ile byśmy musieli wydać na to, to niestety musieliśmy przekalkulować i znaleźliśmy kanwę hafciarską, która kosztowała dużo mniej i świetnie się sprawdza jako właśnie wypełnienie do naszych frontów. Poza tym moim skromnym zdaniem bardzo ładnie wygląda. To jest też taka półeczka, w której mogę wam tu pokazać, jak wantur to wantur, wszystkie szafki wam tu otworzę. Tutaj mamy jakieś rzeczy, kosmetyki. Tutaj mamy ręczniki i chusty na plaży, a tu są wszystkie nasze buty. Tutaj zrobiliśmy sobie dodatkową powierzchnię. To w wanie jest bardzo przydatne naszym zdaniem, żeby mieć właśnie miejsce, gdzie można odłożyć świeczkę, lusterko. Tutaj czasami kładziemy sobie nasze kubki z herbatą, czy jak jesteśmy na zewnątrz, coś można postawić. Każde miejsce, gdzie coś można odłożyć, jak się już gdzieś zaparkowało, jest naprawdę na wagę złota. Tutaj taki ratonowy korzyszek. Ja jestem takim trochę miłośnikiem boho i lubię te detale, dlatego patrzyliśmy, żeby troszkę tak domowo tutaj zrobić i przytulnie. Tym bardziej, że to nie jest van, którym jeździmy na 2 tygodnie wakacji i on stoi cały rok, tylko to jest nasz dom. Tutaj Krystian pracuje, my mamy małą córeczkę też i z nią tutaj jesteśmy. Tutaj jesteśmy dużą ilość czasu i jednak chcieliśmy się czuć tutaj przytulnie. Tutaj jest włącznik do światła w naszej łazience i do wentylatora w naszej łazience. Jak słyszycie, jest troszkę głośny, ale mimo wszystko fajnie wywiewa, jak się kąpiemy, prysznicujemy, bo mamy tutaj toaletę kompostującą i mamy tutaj prysznic. Z prysznica nie korzystaliśmy aż tak często, chyba że spaliśmy właśnie w górach, gdzie było chłodno na zewnątrz, minusowa temperatura, to kąpaliśmy się tutaj, ale mamy tutaj osobne pomieszczenie na toaletę i właśnie zdecydowaliśmy się na toaletę kompostującą z tej racji, że planowaliśmy większość czasu wstać na dziko i spać na dziko i ta toaleta bardzo nas uniezależnia od tego, żebyśmy musieli podjechać do miasta. Toaleta jest, muszę zaznaczyć, tutaj bardzo droga, jak się porównuje z innymi chemicznymi, ale moim zdaniem bardzo warto ją kupić, bo faktycznie używamy jej, tak powiem, na pełen etat. 2 tygodnie, 3 tygodnie, po 3 tygodniach trzeba zmienić torf, który tam jest. I on w ogóle nie śmierdzi. To jeszcze sobie dodaliśmy taki drewniany dywanik, który, prawda jest taka, robi tylko wizualną rolę, bo go wyciągamy jak się kąpiemy, ponieważ pod nim gromadzi się woda i brud i piasek, więc jest tylko, żeby było ładnie. Dobra, kuchnię zaczniemy tutaj od jednej z moich ulubionych półeczek. To jest takie fajne miejsce, gdzie faktycznie możemy odłożyć sobie kilka rzeczy. Tutaj na przykład jest nasz grosik, który jest pierwszym grosikiem. My mamy coś takiego, że znajdujemy te grosiki na naszej drodze. I to jest pierwszy cencik, który jak się poznaliśmy z Krystianem, to znaleźliśmy i wiedzieliśmy, że pójdzie do naszego pierwszego domu. I jest w naszym pierwszym domu. Nasz van jest naszym pierwszym domem. Mamy tutaj kuchnię, to jest blat sosnowy, dosyć miękkie drewno, teraz widzimy, że z czasem faktycznie będziemy musieli je jeszcze raz zaolejować, ale bardzo ładnie wygląda, na nim mamy wycięty kuchenkę i zlew. Zlew mamy dość głęboki, to jest zlew, do którego bez problemu możemy schować suszarkę. Wiedzieliśmy, że ten zlew to jest zlew w kuchni, w łazience, wszędzie, więc
Chcieliśmy, żeby był funkcjonalny i faktycznie fajnie się w nim myje naczynia. Do niego zrobiliśmy sobie dodatkowo taką deskę, która tworzy nam dodatkowy blat roboczy i dodatkowe miejsce. I co jeszcze? Mamy kran, który da się modelować i odsuwać na bok. Nad kuchnią mamy szereg szafek. To są szafki, w których zrobiliśmy zawiasy, zatrzaski kulkowe, które są dość mocno wyregulowane, także spokojnie wszystko nam się tutaj trzyma w środku. Tylko musimy pamiętać, żeby to dociskać, wtedy nic nie spada. A z tyłu, nie wiem czy Krystian wspominał, jest nasza izolacja. Robiliśmy izolację z maty kauczukowej, na to szła wełna owcza, a przykryliśmy to ostatecznie alufoksem. Także tak jest nasz van wyizolowany. Tutaj mały detalik, dostaliśmy od naszych przyjaciół małego kampera, żeby nam się dobrze tutaj w tym naszym domu żyło, więc sobie przywieźliśmy, niech to będzie dobry amulet dla nas. Jeśli chodzi o zabudowanie, zdecydowaliśmy się na szuflady, bo wydawało nam się to bardzo funkcjonalne i prawda jest taka, że super się te szuflady sprawdzają. Bardzo dużo rzeczy się w nich zmieści i zamontowaliśmy takie skórzane uchwyty do nich, co uważamy, że bardzo fajnie wygląda. Szuflady budowaliśmy sami, to jest sklejka i w środku tak samo. Zbudowane są ze sklejki. I na samym końcu jedna z naszych takich rzeczy, które bardzo lubimy i bardzo się cieszymy, że się na nie zdecydowaliśmy, pomimo że było to dosyć drogie, to nasz piekarnik, który używamy. Piekliśmy w nim krosanty, piekliśmy w nim ciasteczka i ziemniaczki i wszystko fajnie działa. Jest to naprawdę fajny dodatek, jeśli żyje się w wanie tak na pełen etat, to daje to trochę takie poczucie domu. Jak już tu jesteśmy, to od razu przejdziemy na drugą stronę. Na drugiej stronie, podobnie jak na pierwszej, mamy szuflady. Tutaj na przykład mamy sztućce, pełnowymiarową szufladę. Tutaj taka głębsza szuflada, w której mieszczą się rzeczy takie stojące, jak na przykład oliwa, ocet, czy wszystkie rzeczy takie kuchenne, butelczane, które potrzebujemy. Krystian tu relingi zamontował, żeby to się fajnie mieściło. I tutaj poniżej mamy jeszcze jedną taką większą szufladę, gdzie jest nasz mikser i rzeczy do sprzątania. Mamy lodówkę 80-litrową z firmy Isotherm. To jest dość fajna lodówka, ona ma też małą zamrażarkę, w której zaproponowaliśmy dzięki temu Kasi i Łukaszowi kawę mrożoną. Także to jest bardzo fajny dodatek, jak się jest na Sardynii, gdzie jest, wiecie, 30 stopni i móc się napić czegoś z lodem, zrobić aperola albo napić się mrożonej kawy, to jest naprawdę fajny luksus. Tutaj u góry mamy duży blat roboczy, tutaj często jak stoimy już, wyciągamy nasz ekspres do kawy, jesteśmy kawoszami, lubimy dobrą kawę. Tutaj też wiszą nasze owoce, jak mamy taka dosyć ładna, ozdobna półeczka jest tutaj, którą możemy w fajny sposób właśnie wykorzystywać. I na górze mamy jeszcze jedno miejsce, gdzie możemy chować na przykład takich panów z ceramiki. Dwa kroki znaleźliśmy się w salonie. Tutaj jest nasz salon, mamy wysuwany stół. To jest też biurko do pracy Krystiana, także on tutaj stąd ma swoją kabinę, centrum sterowania, to chciałam powiedzieć. A jak jesteśmy we troje, bo jesteśmy we troje, tak jak wam wspominałam, to tutaj siedzą dwie osoby. Ta jedna osoba, która tutaj siedzi, może zawsze wstać i coś jeszcze podać. I się śmialiśmy, że to jest taka niewdzięczna rola moja albo Krystiana, ale tak jest. A jak nie potrzebujemy stołu, to możemy go schować, co wygrywa nam trochę tutaj miejsca. Pod szafkami mamy szuflady, które też się świetnie sprawdzają. Tu są na przykład ubrania naszej córeczki. A z drugiej strony mamy niestety podnożoną półkę. Bardzo byśmy chcieli, żeby to były szuflady i prawdopodobnie trochę ulepszymy tego vana, bo jest to półka, którą się po prostu niewygodnie podnosi i tam są wszystkie rzeczy, których na co dzień nie potrzebujemy. Tutaj są dwa schowki. Jeden schowek na pościel naszej córeczki, więc tam chowamy w ciągu dnia jej pościel, a tutaj jest schowek na jej wszystkie zabawki. Także to jest tutaj jej przestrzeń i ona tutaj rządzi. Często nas dostawaliśmy pytanie, jak dziecko adaptuje się do takiego stylu życia w wanie. Tak, czy nie brakuje tych adekwatnych do wieku zabaw i tego wszystkiego. Jak patrzę na nią, to ona teraz zaczęła żyć. Jak patrzę tak wstecz, jak ona się zachowywała, jak ona żyła w Wiedniu, chodząc do tego przedszkola, to jest niebo a ziemia. Naprawdę, dziecko jest szczęśliwe. I będąc żyjąc w wanie, też bardzo często jest tak, że ma się innych ludzi, którzy też żyją w wanie, czy jeżdżą kamperem i oni bardzo często mają dzieciaki, więc to towarzystwo się
znajduje i te dzieciaki są bardzo otwarte, nie dogadują się w żadnym języku, a idą się razem bawić. Słuchajcie, mamy całą półkę zabawek, którą widzieliście w tym wanturze. Ona nie wyciągnęła, czasami jak jest pochmurny dzień, może czasami je wyciągnie, a normalnie daj dziecku kamienie i wiaderko i kreatywność, którą te dzieci mają, jest niesamowita. Dlatego my żyjemy zasadą żyj bardziej, mając trochę mniej i możemy potwierdzić, że nasze dziecko naprawdę ma taki temperament, że się świetnie dopasowuje do tego stylu życia, którym my właśnie żyjemy. To jest wentylator, który jest mega super, bo może być włączony również podczas deszczu, a każdy, kto ma vana, wie, że jak się robi deszczowo i nagle wszystko trzeba zamknąć w środku, robi się strasznie duszno. A dzięki temu on super i wwiewa powietrze, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że na ten model się zdecydowaliśmy i on też bardzo ładnie wygląda, nie hałasuje, spokojnie się przy nim śpi w nocy, także jest bardzo fajny. Z takich jeszcze fajnych rzeczy sufitowych mamy okno, które chyba jest moją ulubioną częścią vana. Jak w ogóle pojawił się pomysł o vanlife'ie w naszej głowie, pamiętam jak rozmawiałam z Krystianem, że chcielibyśmy mieć okno nad łóżkiem, przez które będziemy mogli oglądać gwiazdy. Oboje wiedzieliśmy, że chcemy często spać na dziko i chcemy być w miejscach, które są odosobnione, a w takich miejscach najlepiej widać niebo, najlepiej widać gwiazdy. One zawsze są takie pełne, takie niesamowite. I teraz już po pierwszych prawdziwych wojażach vanlife'owych powiemy wam, że to jest coś niesamowitego. Ta cała przeprawa przez tą budowę trwała 8 miesięcy. Zaplanowaliśmy na początku 3 miesiące. Słuchajcie, 3 miesiące, 8 miesięcy. To jest... Spędziliśmy zimę całą, mieszkając u rodziców w jednym pokoju, żeby naprawdę skończyć tego vana na wiosnę i móc wyruszyć tym vanem. Właśnie chciałam dodać, jakich przygotowań wymagało to od nas budowanie vana. Oddaliśmy piękne mieszkanie, w którym mieszkaliśmy i przeprowadziliśmy się do bardzo starego, bardzo taniego mieszkania. Przeprowadziliśmy się na ten czas budowy vana do rodziców i obcięliśmy wszystkie koszty życia, które mieliśmy, żeby móc przejść na ten inny styl życia w vanie. Także to też myślę, że warto jest zaznaczyć, że to nie jest tak, że mieliśmy nieskończony budżet i mogliśmy sobie pozwolić na wszystko, co chcieliśmy. Żeby móc zdecydować się na vanlife, musieliśmy poucinać wszystko, co nie było po drodze. I łącznie to się wiązało też z tym, że musiałem oddać stanowisko kierownika w tej firmie i teraz wróciłem do tego teamu, który prowadziłem tylko jako menadżer projektów. W sensie, że prowadzę projekty i ktoś, kto ze mną pracował, teraz jest moim kierownikiem. Także wszystko poprzewracaliśmy do góry nogami i startujemy z białą kartką. To jest bardzo ekscytujące, jak możesz zastartować tak od białej kartki. Możesz się zastanowić, czego od życia chcesz. Możesz się zastanowić, jakie są twoje wartości w życiu, bo są ludzie, dla których głównymi wartościami będzie na przykład bezpieczeństwo i widzą to bezpieczeństwo jako wybudowany dom na działce. Dla nas zadaliśmy sobie trochę tego trudu, żeby te nasze wartości znaleźć, bo często one są zagłuszone przez kanony, jakie są w społeczeństwie i na przykład, no wiecie, takie to przysłowiowe dziecko, kredyt, dom. Wiedzieliśmy, że dla nas wartościami jest wolność, wolność miejsca i czasu, żebyśmy mogli pojechać gdzie chcemy i pracować stamtąd. I jak zdaliśmy sobie z tego sprawę, zaczęliśmy też życie w ten sposób układać i w jakiś taki szalony sposób zaczęły się sposobności do tego zdarzać. Tak jak wam mówię, my kochamy robić zdjęcia i kochamy robić filmy i móc podróżować tym vanem, robić filmy i zdjęcia, to jest nasza wielka pasja, dlatego teraz bardzo się czujemy spełnieni w tym, co robimy i chcemy, jak najdłużej będzie to możliwe, kontynuować ten styl życia. Można żyć bardziej, mając trochę mniej, bo jednak przeprowadzając się do 8 m2, musisz bardzo zredukować ilość rzeczy, które posiadasz. I nagle budzisz się, czujesz się szczęśliwa i zdajesz sobie sprawę, że nie masz większości rzeczy, które myślałeś, na które pracowałaś, czy pracowałeś, o których myślałaś, czy myślałeś, że są ci niezbędne do życia. I czujesz się mimo wszystko szczęśliwa bardziej niż wtedy, kiedy je miałaś. Dla mnie to poczucie, że to właśnie nie rzeczy, nie materialne rzeczy definiują moje poczucie szczęścia, było ogromnie ważnym odkryciem i bardzo się cieszę, że mogliśmy tego spróbować. Nie nazwałabym nas minimalista, nienawidzę dawać naklejek, ale spakować się do 8 m2 z wszystkimi rzeczami, które potrzebujesz, daje ci poczucie ogromnej wolności, ogromnego spełnienia. I fakt, że rano możesz otworzyć drzwi i jesteś w naturze, wyjść na zewnątrz, jest niesamowity, wart wszystkiego. Dobra, co bym powiedział osobie, która się teraz waha, czy iść w tą stronę, czy nie? Chłopie, babo, idź!
idź, jest super. To jest naprawdę, przewróciło nam życie, my w tym pomogliśmy, ale to się zaczyna życie dopiero teraz. Słuchajcie, van life to jest najpiękniejsze doświadczenie, jakie miałam w moim życiu. I mówię tutaj porównując do podróży z plecakami po Filipinach, Tajlandiach, Wietnamach, mieszkaniu w Pekinie i tak dalej. Van life to jest niesamowita wolność, niesamowita przygoda i nawet jeśli miałabyś spróbować na dzień, na dwa, na trzy, warto jest spróbować, żeby móc powiedzieć, to jest dla mnie, albo to nie jest dla mnie, ale jak masz taką możliwość, próbuj. A możliwości jest wiele. Vana można wynająć, vana można, jak się już jest trochę bardziej zdecydowanym, zrobić samemu, więc spróbować. Jeżeli w ogóle myślisz o tym, to nie zastanawiaj się za dużo, po prostu próbuj. Powoli zbliżamy się do końca. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami, za to, że poświęciliście nam czas. Mamy nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie nam łapkę w górę. Albo taką, bo tak właśnie robi córeczka Krystiana i Justyny. Czyli Slow Rifers. Oni byli dzisiaj naszymi gośćmi. Powiedzcie nam jeszcze szybko, gdzie można Was znaleźć w internecie. Nagrywamy na YouTubie, na kanale The Slow Rifers, naszą przeprawę z budową vana i teraz są tam też pierwsze filmiki z naszej podróży na Sardynii. Tak samo jak na Instagramie, który również nazywa się The Slow Rifers. Jak zwykle wszystkie linki znajdziecie w opisie, także serdecznie Was zapraszam, żebyście również tam kliknęli, żebyście wpadli do nich na kanał, zostawili suba, a warto, bo za niedługo będą przygody z... Już chyba możemy zdradzić, z Norwegii. Wybieramy się na północ. Także my nie możemy się doczekać, bo my kochamy Norwegię i tęsknimy za nią. Nam się już niestety nie uda w tym roku pojechać, ale na pewno będziemy oglądać u Was na kanale. Także dzięki serdecznie Wam za Wasz czas, to za pokazanie. To my dziękujemy z całego super, serducha. Przemiło się zobaczyć z ludźmi, którzy taką samą energię mają, że mają tą samą pasję, ten sam vibe, to wtedy ma się poczucie, że to, ten czas to jest tak naprawdę wypełniony w 100%. Było to cudownie. Prawda. Dziękujemy Wam, kochani. My też dziękujemy. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.